też subtelniejsza konstrukcja, prawda? Nie jest to literatura obliczona na prosty efekt, na makabryczność, prawda? Też zazwyczaj opowieści, chociażby Grabińskiego, mają swoje drugie dno, prawda? Można interpretować z punktu widzenia freudyzmu, tutaj czytana dzisiaj Zmora na przykład. Więc w pewnym sensie jest to literatura no, bogatsza, po prostu bogatsza, jakby się mówi ze swojej strony. Ponadto obecnie ludzie też szukają alternatywy właśnie dla tej takiej szkoły horroru gore oraz też szkoły grozy psychologicznej, która bazuje na tym, żeby pokazać, co w ludzkiej naturze jest najgorszego i co w ludziach drzewie przerażającego. To są takie dwie szkoły, które zdominowały współczesny rynek grozy. I w mojej opinii Grabiński, ale nie tylko on, ponieważ również inni klasycy grozy oferują coś zupełnie innego. Ludzie, którzy już się znudzili, no, że tak powiem schematycznie, ręka, noga, mózg na ścianie oraz też takimi psychologicznymi aspektami właśnie mogą sięgnąć do Grabińskiego i do innych klasyków grozy. Tutaj na Grabińskim można też się zastanawiać, czy można go zestawić z tą drugą szkołą horroru, która właśnie bazuje na psychice ludzkiej. I ponieważ u Grabińskiego jest ogromna część tekstów poświęcona patologii psychicznej u ludzi, jednak wydaje mi się, że jest to zupełnie inna jakość. Grabiński za pomocą swoich tekstów odkrywa nie naturę ludzką, ale naturę bytu. Grabiński wznosi się na ten wyższy poziom niż inni współcześni pisarze grozy i w mojej opinii oferuje on większe horyzonty swoim czytelnikom niż inni współcześni pisarze. Bo tutaj powiedziałeś, Staszku, że to jest trochę uzupełnienie pewnych uczuć, których nie można znaleźć gdzie indziej, że tęsknimy za nim. Tu pojawiła się tęsknota za jakimiś innymi uczuciami, których realizacji nie znajdujemy poprzez to, co jest nam serwowane, powiedzmy, przez ten mainstream. Czy w takim razie byłoby tak, że to jest tylko jakiś resentyment, że czytamy Grabińskiego tak? Grabiński jest tutaj tak trochę wymienię, chodzi mi też o tę fantastykę czy grozę klasyczną, że czytamy to trochę kompensacyjnie, trochę tak, że czegoś nam brakuje i szukamy sobie jakichś takich tekstów, historii, które coś nam uzupełniają. Myślę, że częściowo może tak być, ale z pewnością istnieje grupa czytelników, którzy nie sięgają po horror współczesny, a jednak czytają Grabińskiego, czytają tę klasykę, dlatego chociażby, że poprzez koneksje właśnie modernistyczne, prawda, poprzez tematy, które pojawiają się w ogóle w literaturze modernizmu, Grabiński jest nieco takim spóźnionym modernistą, prawda? Bo przyszła to na lata 20, a jednak ten język jest taki mocno osadzony, tak jak Państwo mieli okazję usłyszeć właśnie często w XIX-wiecznej niemalże manierze. Ponadto to, o czym mówił już Michał, te problemy, zagadki istoty bytu, no jest często w jego tekstach pojawia się to, co już zapoczątkował Edgar Allan Poe, czyli psychologiczna analiza właśnie patologii. Pogłębiona analiza psychologiczna bohatera, prawda? To czego na pewno brakuje współczesnemu takiemu mainstreamowemu horrorowi. No i pojęcie, które wprowadził sam Grabiński, metafantastyka, czyli fantastyka, która zadaje pewne pytania o naturę bytu. To jest specyficzne dla Grabińskiego i można powiedzieć, że to jest prekursorem na skalę europejską, czy światową pod tym względem, bo takiego zjawiska przynajmniej ja nie znam, ale z tego co wiem, to w tamtych latach nie było. Ta fantastyka była tak traktowana jako taka literatura jednak rozrywkowa mimo wszystko, natomiast on starał się jakąś filozofię swoją, czy przemycić tam w tych opowiadaniach. Może niekoniecznie w tych, które były tutaj czytane, ale z tych klasycznych swoich utworach jest tam zawarta jakaś jego filozofia dotycząca istoty bytu. No poza tym teraz jeszcze pozwolę sobie tak